Wywiad z Marcina Zawady z Lechem Wałęsą dzisiaj tylko i wyłącznie w Onecie. Obok mnie Jakub Stefaniak, rzecznik prasowy PSL. Dzień dobry. Ruszam. Dobrze. Panie Jakubie. Dobrze. Ja muszę tu powtórzyć szacun wielki za lotników dzisiaj. Konstrukcja polska RWD-6, zawody Challenge, wszystkich... 32 rok. 32 rok. No i zwycięstwo wielkie Polaków, polskiej konstrukcji na te zawody specjalnie przygotowana. I wielki szacunek dla wszystkich lotników, braci lotniczej, bo to dzisiaj ich ważne święto. Ja dzisiaj będę przed pomnikiem lotnika na polu. No ja widzę, że wy tutaj, panie... Odlecieliśmy. Jak na lotnisku ja się czuję. Ja się czuję jak Jumbo Jet, a tutaj przede mną... Bo to jest mój challenge. To jest mój challenge. Wasz bus. Tak, dzisiaj inaugurujemy kampanię. Moją kampanię, a to jest bus Kubus. Kubus? Kubus. Tak? O, no. Stefanobus. A. Stefan Jakobus. No, właśnie, no to są już wariacje. Już wariacje no, ale ten na temat. Kubus jest taki najbardziej neutralny. No tak, będę właśnie go zgubić. Dobrze, bo on jedzie przed Sejm, bo tam dzisiaj się spotykamy na konferencji, a wy macie premierę. Ale jaki uśmiechnięty jest tutaj Stefaniak na tym samochodzie. No, widzicie, radość jak nigdy. Jak ale nigdy. Radość z tego kandydowania? No bo jak to tak. jest? Bo jest pan rzecznikiem, ale jest pan rzecznikiem, ale do tej pory no, posłem nie był. Nie, a wszyscy myślą, że jestem. No wiem. To jest w ogóle fenomen. Nie, kochani widzowie Onetu, nie jestem. Ale mam nadzieję, że mi pomoże. Czyli jak to jest? Rzecznikiem partii może być ktoś zupełnie z zewnątrz. To jest tak, że akurat w Polskim Stronnictwie Ludowym daje się szansę ludziom z zewnątrz piastowania funkcji rzecznika po to, żeby się sprawdzić. Jak się sprawdzą, to idą w jakąś drogę, nie wyżej, w drogę polityczną, jeśli im się to w jakiś sposób spodoba i stwierdzą, że chcą coś zrobić dobrego. No, mój poprzednik, Krzysiek Kosiński, został w ubiegłej kadencji prezydentem miasta Ciechanów. W tej kadencji 70% poparcia ma facet, więc jest już drugą kadencję prezydentem. No zaczynał też jako rzecznik, też nie był posłem, skupił się na samorządzie. No i zrobił tyle dobrego dla Ciechanowa, że dali mu szansę na drugą kadencję. Więc to jest pewna strategia, która myślę, że jest fajna. W innych partiach tak nie ma chyba, no bo zazwyczaj w partiach... Członek partii jest rzecznikiem. Nie członek partii, tylko parlamentarzysta. No, te partie, które są w Sejmie, to rzecznikami są posłowie. Dobra, to no, w takim razie tak jakie są, bo to pan tak, kandyduje z tak zwanego obwarzanka? Tak, okręg Warszawa 2, ten podwarszawski, to jest mój okręg, już tam właśnie jeżdżę, dzisiaj będę w Grodzisku też po południu mazowieckim. Tak, tak, no my już pracujemy, bo to tylko nasi przeciwnicy polityczni mówią, że kampanii nie robimy i nie pracujemy, otóż pracujemy. Ale co będzie? Bo przerwałem pytanie i... Co pan będzie? Obiecuje wyborcom? Co tym ludziom na tych wiecach będzie Stefaniak obiecywał? To nie jest kwestia wieców, tylko kwestia raczej spotkań takich face to face. Znaczy my mamy program, który napisaliśmy już kilka dobrych miesięcy temu i mamy w tym programie sztandarowe propozycje dla tych grup społecznych, które przez dzisiejszych rządzących są odrzucone. Bardzo mocno chcemy się skupić na przedsiębiorcach. Przedsiębiorcy, którzy de facto pracują na to, żeby można było wypłacać świadczenia socjalne, to jest grupa, która dostaje najbardziej w tej chwili po łapach. Znaczy, co dobrze, oferuje... że pan powiedział po łapach, panie Stefaniak. No po łapach, ale też może dostawać po głowie, bo jak słyszę o tym, że blokowany jest dla przedsiębiorców zwrot VAT-u, którym się należy, jak to cytując, premier, czy też jak nasyłane są kontrole, no to my mówimy w naszym programie jedna kontrola w roku, a nie co miesiąc kontrolę, tak? Czyli przejdźmy do konkretów. Jedna kontrola w roku, brak możliwości tego, żeby kontrolować jakiegoś danego przedsiębiorcę kilka razy w roku, przede, no wszystkim, przede wszystkim o co chodzi? Chodzi o to, żeby zmienić podejście do przedsiębiorcy, urzędnika państwowego. Przedsiębiorca nie ma być traktowany jako złodziej i przestępca, bo ja mam wrażenie, że dzisiejsza władza tak podchodzi do przedsiębiorców. A, to ci, co tam kombinują, na pewno, tak? To jest bzdura. Przedsiębiorca ma być traktowany jako dobro. Dobro narodowe, bo dzięki przedsiębiorcy jesteśmy w stanie wypracowywać środki i do budżetu trafiają pieniądze chociażby na Kosiniakowe, czy na 500+, czy na inne projekty, na których dzisiaj widzimy, że żałują pieniędzy, albo tych pieniędzy rząd nie ma. Więc to. Druga rzecz, żeby tym przedsiębiorcom ułatwić, no to mówimy o tym, żeby wprowadzić dobrowolny ZUS, przynajmniej na początku. Żeby ten ZUS nie był narzucony od góry, bo czasami jest tak, że przedsiębiorcy się po prostu zażynają
żeby... No ale pierwsze dwa lata to się płaci kilkaset złotych, potem dopiero wzrasta ta... No właśnie, ale dlaczego my mamy ograniczać się tylko do pierwszych dwóch lat? Jest tak, że jest koniunktura, dekoniunktura, różnie może być i czasami jest tak, że po dwóch latach działalności firmy przychodzi taki moment, gdzie ten ZUS można by było sobie albo wypadałoby zawiesić, żeby nie zarżnąć firmy, tak? I dlaczego nie możemy wprowadzić takiego rozwiązania? Znaczy, to jest to, co mówiłem na początku. My wychodzimy z założenia, czy też inaczej, obecny rząd, skarbówka, fiskus wychodzi z założenia, że rządzący to przestępca. Nie, rozmawiajmy z tymi ludźmi i dajmy im... Ale były konsultacje z przedsiębiorcami? Tak, wczoraj nawet podpisaliśmy porozumienie ze środowiskiem przedsiębiorców, z Izbą Rzemieślniczą. Tutaj pod Warszawą w Bożanku była konferencja, nasz prezes Kosiniak-Kamysz podpisał z różnymi środowiskami takie porozumienie i oni też chcą się zaangażować w pisanie naszego programu, to po pierwsze. Po drugie, kilku z nich będzie kandydować z naszych list, a po trzecie, powiedzieli wprost, dzisiaj żadna formacja polityczna oprócz PSL nie przedstawiła programu dla przedsiębiorców. Mało tego, my chcemy to jeszcze linkować z naszymi pomysłami, które były już wprowadzane w poprzedniej kadencji. I PiS w jakiś dziwny sposób albo z niechęci, albo nie wiem z czego, ich nie wykorzystuje. Słyszałeś o takim programie Wsparcie na starcie? Nie. No właśnie. I to szkoda. Bo już stary. A Herod nigdy nie był młody, nigdy, tak? Nigdy. Nie jesteś taki stary. Ale program Wsparcie na starcie polega na tym, że z budżetu państwa są generowane, przeznaczone środki dla właśnie przedsiębiorców po to, żeby dofinansować zatrudnienie absolwentów szkół wyższych na umowie o pracę. Bo dzisiaj z tym jest problem. Wszyscy młodzi mówią, że no niestety jest problem z umowami o pracę, a część chce pracować na umowę o pracę. Nie wszyscy chcą. Więc daliśmy możliwość, ten program rozszedł się, te środki rozeszły się jak świeże bułeczki, przedsiębiorcy z tego korzystali. No i nie wiem, dlaczego nie jest to kontynuowane. Panie rzeczniku, panie redaktorze, to teraz jeszcze jestem ciekawy, czy wy macie jakieś założenia ogólne kampanii PSL-u, że po pierwsze wyjście do ludzi, co jeszcze? Odzyskać spokój. Polsko, odzyskaj spokój. To jest założenie główne kampanii. Bo jak... Ale jest takie hasło? Polsko, odzyskaj spokój? Ja myślę, że to jest założenie kampanii. Jeżeli rozmawiamy o założeniu, to trzeba dać ludziom szansę na to, żeby ten spokój odzyskać, bo tego spokoju nie ma. Już trudno mówić o tym, żeby wyjść do ludzi, bo my cały czas wychodzimy, nie na czas kampanii, bo jeżeli nawet prześledzicie sobie moje portale społecznościowe, to zobaczycie, że ja w Otwocku, nie wiem, Karczewie, w Piasecznie, Pruszkowie, ja byłem przez ostatnie 4 lata. I uczestniczyłem w różnych wydarzeniach, od protestów przed sądami, bo takowe były w tych miejscowościach, przez różnego rodzaju imprezy organizowane z okazji świąt miast, lecia miasta czy danej miejscowości, na dożynkach skończywszy. I tak naprawdę te rozmowy są... Znaczy, paradoksalnie mnie jest trochę łatwiej teraz jeździć do ludzi, bo nie jest to odbierane bardzo sztucznie. No bo ludzie widzą, że ja tam cały czas byłem, no może nie codziennie, ale bywałem. Bywałem, tak jest. Okay. No, to jak to chcecie ten spokój uzyskać z Kukizem? A dlaczego? Jak idzie ta wasza współpraca? Jesteście? Śpiewająco, powiedziałbym. Naprawdę? Chociaż bo tutaj jest taki, jak jest po prostu? Chociaż muszę powiedzieć szczerze, i teraz pewnie Paweł się na mnie śmiertelnie obrazi, że muzycznie to mi jest bliżej do Leroya niż do niego, ale no właśnie teraz w Łomiankach będzie hip-hopowy. A ty cały mnie to taka męska gra. To już lewica bardziej w ten klimat. Jeżeli ktoś, facet by mi coś takiego zaśpiewał. Rzeczywiście, bo ja przejęzyczyłem się w tym utworze. Dobra, ale... Dobrze. Przecież... Ja powiem jak Wałęsa, ja panu mogę tylko nogę podać. Tak? Proszę pana, panie Stefaniak, to ja się pytam a propos podawania różnych części ciała. No bo kiedyś Kukiz powiedział o PSL-u, PER zorganizowana grupa przestępcza. No i co, wyjaśniliście to sobie jak mężczyźni? No i wychodzi na to, że jednak się wtedy mylił, nie? Nie ma żadnych tutaj między nami waśni. Ja myślę, że dobrze, że Paweł się zreflektował, przeprosił. Warto wybaczać. I ten argument, który jest powtarzany, uważam, jest argumentem bardzo, bardzo słusznym, że jeśli mieliśmy do zagospodarowania ludzi, którzy chcieli przejść na dobrą stronę mocy, a nie zasilić obóz rządzący, to dlaczego z tego nie skorzystać? Ja wiem, że to może boleć, ale myślę, że naprawdę już się kilka razy Paweł z tego tłumaczył. Ale Kukiza możemy traktować jako gwarant spokoju na przykład?
Na pewno PSL możemy traktować jako gwarant spokoju. Jeżeli Władek Kosiniak-Kamysz przekonał Pawła do tego, żeby przejść na dobrą stronę mocy, to, no to popatrzcie na to w ten sposób. Jeżeli przekonaliśmy Kukiza, to naprawdę mamy siłę, tak? Słyszałem o argumencie, no, który padł zresztą z ust Pawła Kukiza, że już Witos był zwolennikiem JOW-ów w latach 20. No, możliwe, ja nie wiem. No, a to jest bardzo ważny argument dla Pawła Kukiza. Czy będziecie to brać pod uwagę? No, jak wiemy, JOW-y w Senacie już są. Rozmawiamy o tej ordynacji mieszanej. Znaczy, dzisiaj mamy problem z ordynacją, to prawda. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że są promowane te większe ugrupowania. Widzimy to, że ta różnica między liczbą posłów po, dajmy na to, przekroczeniu 5 a 7% jest kolosalna, bo to się podwaja, tam właściwie jest taki przeskok, jeśli chodzi o liczbę posłów, no, że można mieć wątpliwości. Znaczy, na pewno jest to ordynacja trudna dla mniejszych partii. Pytanie, czy ludzie tak naprawdę chcą mieć wybór? Ja mam wrażenie, że chcą, bo nawet mimo tego, że ja mam wśród znajomych bardzo wielu zwolenników tej szerokiej koalicji, tak? Ludzie, którzy mówili, żeby iść tej szerokiej koalicji. No ale, tak, a wy w niej w końcu. Ale poczekaj, ale no, to już zostawmy, jakby chyba nawet Onet wasz publikował taki sondaż, kto przyczynił się do tego, że ta koalicja nie wyszła, i akurat nie prezes PSL był tam na pierwszym miejscu. Ale nie chcę, spokoju, tak ale jak pan nie, powiedział. Nie, no nie, proszę pana, nie chcę być złośliwy. Dobrze. Nie chcę być złośliwy i nie słucham, będę dalej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię. Wybiłem się teraz z rytmu przez tą siłę. Przepraszam. No w takim razie mówiliśmy o czym? O JOW-ach. JOW-ach. Mówiliśmy o ordynacji. O ordynacji. No. I o tym, kogo to wina. No. Wszystko, ten rozpad tej koalicji. No ja wiem, co by powiedzieli ci, co teraz rządzą, bo oni tylko jedną osobę zawsze obarczają. No wiadomo, ale na szczęście tego człowieka nie ma w tym kraju chwilowo. W tym kraju. W Polsce. Ale jest Polsce. Polakiem w dalszym ciągu. Jest. I my będziemy popierać Polaków i na różnych stanowiskach unijnych, w przeciwieństwie do niektórych. I nie będziemy skarżyć na Polskę do Unii. No będziemy zaraz rozmawiać o tym, kogo popieracie. Nie, no domyśliłem się. Zawsze Polak. Dobra. Pan kontynuuje, czy mam zadać kolejne brawurowe pytanie? Myślę, że tutaj warto powiedzieć tylko tyle, że Polacy, mam wrażenie, chcą mieć ten wybór. Zobaczmy nawet w Holandii, ile jest partii. Jest kilkanaście formacji politycznych i to nie jest zagrożenie dla demokracji. Mnie nie przekonuje argument, że demokracja to musi być dwie partie i one się tylko Holandia to jest mały kraj bardzo. Ale to mały kraj. Mały, ale wariat. Dobrze, panie Stefanie, tutaj właśnie ambasada Holandii, która nas nasłuchuje. Pozdrawiamy, bardzo tak się ucieszyła. Też nasłuchują? Dziś, uwaga, ja tutaj sobie zanotowałem to, co wczoraj usłyszałem a propos naszego premiera Morawieckiego. Jestem ciekaw, co pan o tym sądzi. Dziś nie ma decyzji, co będzie po wyborach, powiedział w Faktach po Faktach premier Morawiecki. No i pytane, czy będzie on kandydował na szefa rządu, gdy Zjednoczona Partia wygra wybory. Przyznał, że nie wie i no nie przyznał wie, również, prezes że prezes PiS byłby od niego lepszym premierem. No, to nie mógł powiedzieć inaczej, bo jakby powiedział, że byłby gorszym premierem, to już na pewno by nie kandydował na tego premiera. No tak, ale czy to nie jest, to nie jest zaskakujące, że premier tak odpowiada na takie pytanie? Czy to jest potwierdzenie tej tezy, którą głosimy od dawna, że tak naprawdę pan Morawiecki jest premierem malowanym, a rządzi i pociąga za sznurki kto inny? Kto? Wiadomo. Natomiast ja myślę, że to jest też tak, że jak ktoś się ogłasza tym premierem, to później ma ciężko tym premierem zostać. Już słyszeliśmy na opozycji, było kilku polityków, którzy się ogłaszali premierami i nic z tego nie wyszło. I myślę, że też pan Morawiecki, jakby się ogłosił tym premierem, to mógłby się liczyć z tym, że mu nie wyjdzie. Czego mu serdecznie życzę. I przede wszystkim życzę Polsce, bo uważam, że się nie nadaje na to stanowisko. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że im większe prawdopodobieństwo tego, że PiS uwierzy w te sondaże, że są na prowadzeniu, pan Morawiecki uwierzy w to, że będzie premierem, czy ktokolwiek by inny nie był z PiS-u, tym większe prawdopodobieństwo, że te wybory przegrają. Czego również im życzę. Bo najgorsze jest to, jak się uśpi czujność.
A mam wrażenie po ostatnich dniach i po tych aferach hejterskich i po tym wszystkim, no że oni już totalnie odlecieli. No bo odlecieli, sam premier powiedział, że minister Ziobro nie wiedział, co się dzieje. Nie, no w ogóle nie wiedział. Był na wycieczce zagranicznej w Chorwacji i jak to się wszystko działo. A tak w ogóle to pana Piebiaka przyniosła pani Gersdorf w torebce, postawiła mu pod drzwi. On otworzył drzwi, bo ktoś zapukał, zobaczył Piebiak. Kic wskoczył na fotel wiceministra i już tak został. No, to można takie głupoty opowiadać. Ja nie wierzę w to. Zresztą nie wierzę panu Ziobrze. No. Od tego zacznijmy. A po drugie, nie wierzę w to, że nic nie wiedział. I po trzecie, mam wrażenie, że dzisiaj pan Ziobro zagraża w pierwszej kolejności... wie pan komu? PiS-owi. Prezesowi Kaczyńskiemu. I, no, oni zaczynają, i oni zaczynają do tego pan powoli, moim zdaniem, dojrzewać, że za chwilę może być tak, że pan Ziobro po prostu wbije widelec w plecy. Będzie zbyt autonomiczny? Ten widelec, którym uczyli Francuzów jeść, po prostu wbije polityczny widelec panu prezesowi w plecy i będzie próbował zamachnąć się i przejąć władzę. A w takim razie jak wy chcecie odzyskać wieś, którą, jak sami wiemy, ostatnio zdominował wyborców wiejskich PiS? Czy my chcemy odzyskać wieś, chcemy odzyskać miasto i chcemy odzyskać wszystkich Polaków? To nie dzielmy teraz na ten, natomiast my mamy program dla wsi. Jako jedyna formacja jesteśmy w tym wiarygodni, no bo mimo tego, że PSL się zmienia, jest partią powszechną dzisiaj, jest też oparty na tym fundamencie takim historycznym partii związanej z ruchem ludowym i siłą rzeczy ten program musi mieć. Ma do tego specjalistów. Więc ten program jest prezentowany przez nas wszystkich de facto. Najbardziej tych, którzy uczestniczą w pracach Komisji Rolnictwa, jak Mirosław Maliszewski, jak Marek Sawicki. To są... To konkretnie. Co konkretnie? Panie rzeczniku, konkretnie dwa pomysły na to, jak znaczy, ja jak mogę powiedzieć o tych pomysłach, które ja mówię i rozmawiam, one się cieszą dużą popularnością. Po pierwsze, zerowy VAT na ekologiczną żywność, bo to pozwoli, nawet jak sobie producenci żywności podniosą nieco ceny, to i tak te produkty będą tańsze. A co to znaczy ekologiczna żywność? Ekologiczna żywność to jest żywność, która będzie certyfikowana, produkowana w sposób... no zdrowy, czyli kojarzy pan slow food tak zwany? Oczywiście, ja bardzo wolno jadam. No właśnie, a ja też. Ale czasami jest fast food i to jest niezdrowe i można później chorować. Czyli rozumiem, że są pewne normy, które hodujemy zwierzęta, hodujemy zwierzęta, rośliny. Jest to wszystko w eko sposób, jest to zdrowe, jest to bez chemikaliów i jeżeli ktoś taką produkcję chce rozpocząć, można takie produkty kupić dzisiaj w sklepach, ale one są niestety drogie. Są. No więc zróbmy tak, żeby były bardziej dostępne. Skasujmy ten VAT. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest szansa, że więcej ludzi sobie będzie mogło pozwolić na ten produkt. Producent sprzeda więcej, no bo będzie zapotrzebowanie. Naród będzie zdrowszy. Tak. W perspektywie to też jest pewnego rodzaju inwestycja w reformę służby zdrowia. Bo jeżeli naród będzie się dobrze odżywiał, tak, Polacy po prostu będą jedli zdrowo, a nie ten syf, który nam serwują, przepraszam za wyrażenie, różne, nie powiem jakie, prawda, przybytki. No ale no, wiemy, że są takie niezdrowe. Są takie przybytki niezdrowe, to prawda. Ale oczy się zaświeciły, ale to nie o tych. Nie. No ale do czego zmierzam? No, do tego, że to jest jakby patrzenie właśnie takie w perspektywie. To jest jeden punkt, tak? Druga ustawa, która mnie się podoba bardzo, to jest ustawa o sprzedaży bezpośredniej produktów regionalnych. Tak, żeby już nie było sytuacji takiej, że jak sobie panie z koła gospodyń zrobią nalewkę i będą chciały nalewką poczęstować ludzi na imprezie, bo akurat będą, nie wiem, święto 750-lecie Karczewa na przykład, tak? Takie bardzo ładne miasto. No i jak zaserwują tą nalewkę i ktoś im tam, nie wiem, wrzuci 5 zł do koszyczka, żeby miały na te czereśnie, czy na coś tam na następną porcję, to nie wyskoczy kontrola, tak? I powie, ręce do góry, oddawaj flaszkę. No tak, i mandat 500, tak? I później co? Więc, gdzie tu eko? No, eko jak eko, no. Czy pan zna najnowsze sondaże? Tak. W tej Bilisu? 7 z kawałkiem. No właśnie, i co dalej? Bo ja będę i dalej będzie. O, to pan Marcin to będzie na pewno więcej mógł powiedzieć na ten temat. Natomiast pan dyrektor. Natomiast ja mogę powiedzieć, że jest dobrze, bo to idzie do góry. Było tam 5 z kawałkiem, później 6, teraz jest 7. Ale to bardziej Kukiz pomógł wam, czy wy Kukizowi? To jest robota drużynowa. Ja myślę, że bardziej chyba pomogło to, że Polacy zobaczyli alternatywę. Jakąś siłę, którą mogą ocenić trochę inaczej niż PiS i Platformę.
No jak nam dadzą szansę, no to się nie zawiodą. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. No. Ja jestem zdeterminowany do pracy i naprawdę nie będę płakał, że mało zarabiam, tak jak tam kiedyś pan Gowin mówił, że mu nie starcza do pierwszego, tylko będę po prostu robił robotę i przekonywał. Właśnie jadę dzisiaj przekonywać. Dziękuję. Proszę ich przekonywać. Do zobaczenia. Miło było poznać. Pozdrawiam serdecznie. To teraz o tych sondażach. Jowach. O Jowach to jeszcze porozmawiamy. Do zobaczenia. Uwaga, proszę nie wpaść pod policję. Nie, nie, nie. Bo to wie pan, ten program... Policja z narodem. Wszystko by się posypało. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.